Kryminał! Ciekawe za co? Siemka majstry, dziś kolejny odcinek z garażu. CRF-a już skończona, już widzieliście ostatnio, jak sobie jeździ sprzęt, fajnie chodzi. Już jest na Olixie zresztą wystawiony, jakby ktoś był chętny. No fajnie wszystko chodzi, trochę już zabrudzony jest, ale to tam się go umyje kiedy. Dawno już nie jeździłem, bo teraz znowu w koło roboty mam dużo, także filmy pewnie będą rzadziej. Ostatnio na filmie widzieliście pewnie Kawasaki, które no w drodze na tor, w ogóle pechowy wypad był, nie udało się fajnie jakoś pojeździć. No i w drodze na tor Kawasaki zaczęło strzelać z wydechu strasznie. Strach było tym jechać, ani na obrotach to trzymać. Teraz chciałem odpalić i już w ogóle się nie dało, także no znowu ząg. CRF-a na razie na bok. Tutaj wiecie wszystko, co jest grane w niej. Tak jak mówię, jest wystawiona. A chcę wam powiedzieć coś o Kawasaki. Zacząłem trochę rozbierać. W ogóle tak jeszcze wcześniej, no to rzuciłem tylko pokrywę zaworów, żeby rozrząd sprawdzić, bo pierwsze takie przypuszczenie było, że rozrząd przeskoczył, ale może po kolei. Kawa kumpla, historia z nią jest dosyć taka ciekawa, no i nie za przyjemna. No trochę pechowe moto, może nie pechowe, tylko źle trafiło na serwis moim zdaniem. A więc tak, kolega tam miał problem chyba z płynem chłodniczym, czy już dokładnie nie wiem z czym. Wiem, że wysyłał górę silnika do gościa z genetyki, co ja wysyłałem mu też części. Pomierzył mu tam wszystko. Już zainwestował trochę w moto, dał nowy cylinder. Nie nowy cylinder, tylko nowy tłok. Cylinder oczywiście pod tłok przygotowany. Zaworki zostały sprawdzone, ustawione. Chyba łańcuszek był zmieniony rozrządu. Także no trochę zainwestował, chciał tym pojeździć. Ale no niestety jakiś czas po tym, parę godzin, dwójka siadła. Dało się jeździć moto normalnie, ale nie było dwójki niestety, czy coś tam blokowało, też już nie pamiętam. Tak jest do tej pory. Nawet na tym wypadzie, co ostatnio widzieliście, to nawet się śmialiśmy, bo chcieliśmy go z dwójki z popychu odpalać, ale no dwójki nie było. Ale co dalej? W związku z tym, że dwójki nie było, no to postanowił znowu zainwestować. Oddał tym razem no całe moto, no bo ciężko, no nie chciał całego silnika wysyłać do jakiegoś tu mechanika przydrożnego. Wydawało się wszystko ok. Kościół rozebrał silnik, rozpołowił. Stwierdził, że skrzynia jest w porządku, że coś może tylko tą dwójkę przyblokowało. Złożył całe moto. Kolega podjechał po moto i no dwójeczki nadal nie było, nie? Zapłacił co prawda tylko chyba za olej i coś takiego, za robotę nie, ale no to na plus dosyć duży, ale co tu się wydarzyło więcej, to nie wiem, bo no dosłownie po tym złożeniu, po odebraniu od mechanika wyjechał raz z nami, nie wiem, może sam się gdzieś przejechał, no i tam z nami za dużo też nie pojeździł, bo nie było gdzie. Po drodze moto stanęło. I tak jak mówiłem wcześniej, przypuszczenie był, że przeskoczył rozrząd. Pierwsze co, zrzuciliśmy górę, no faktycznie rozrząd był źle ustawiony, jeden wałek był, jeden ząbek źle ustawiony, ale no nie pomogło to niestety. Ustawiliśmy tak jak trzeba, ale moto w ogóle nadal nie reaguje. Iskra jest, paliwo mam wrażenie, że też dochodzi. Luzy zaworowe są ok, więc to tu się wydarzyło. Będziemy sobie zrzucać dalej górę silnika, nie będę tego nagrywał, nawet uchwytu nie mam na kamerkę, tylko jakąś tam relację wam zdam, ale pokażę wam na telefonie. Włączę sobie nagrywanie. I zobaczcie na telefonie, jak to wygląda. A więc pierwsza rzecz. Mamy tutaj pospawany jeden mostek. Nie było to spawane niestety. No sam z nim rozbierałem już ten silnik. Górę znaczy i nie był ten mostek spawany. Nie wiem, czy przy dokręcaniu pęknął, czy co się stało. Nie mam pojęcia. No nie fajnie, nie? Odbieracie moto od mechanika. Bach, pęknięty, spawany mostek, nie? Czy to jest dobrze pospawane? Też nie mam pojęcia. Luzy są, tak jak mówię, ok, ale no czy to dokręcał, nie wiem, nie weszło mu tak jak trzeba, no ale to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, zobaczcie jak wyglądają uszczelki pod silnikiem, pod cylindrem, znaczy się, wyostrzę wam to telefonem, poszarpane, nowe uszczelki były, może ta uszczelka któraś puściła, łapie lewe powietrze, no nie mam pojęcia, ale no
totalna porażka, nie? Zmiażdżone jakby. No. Przecież jest wszystko ściśnięte jakby, nie wiem, kto dociągał, nie wiem jakim momentem. Bynajmniej takie jest moje przypuszczenie, nie wiem, no mechanikiem nie jestem, ale druga strona, proszę bardzo. Tutaj na łączeniu to jest ściśnięty metal z metalem chyba. Rozwarstwione. Tu były nowe uszczelki dawane jakiś czas temu. Nawet nie jakiś czas temu, parę godzin temu, bo tak jak mówię, było tłok wymieniany. No, co to jest, jakieś kurna... Odbieracie moto od mechanika, rozpoławiał je podobno. Widać tam jakąś uszczelkę, nie wiem, czy to się na silikon w niektórych moto się daje, ale myślę, że powinno być widać na łączeniach uszczelkę chociaż, nie? Ja tu nic nie widzę, no. No i to jest jedna rzecz, a właściwie już dwie. Kolejna rzecz, zabrałem się za odkręcanie tej góry, no bo coś tam nie trybi, nie? Też jeszcze wam wyostrzę telefonem. Wykręciłem sobie wszystkie śrubki. Jedna oczywiście, też tu wszystko było ok, jak rozbieraliśmy. Jednej nie idzie wykręcić, okręca się w miejscu. Nie wiem, czy to jest powodem. Chyba była przekręcona, nie wiem. Nie mam pojęcia. Już normalnie te wszystkie ładnie poszły, ta się kręci i stoi w miejscu. Także chyba mi się wydaje, że coś ten mechanik w kulki przyleciał. Widząc jak to jest poskręcane wszystko. Rozwalony mostek, uszczelki poszarpane. Jednej śruby nie idzie wykręcić. Nie wiem, czy to dokręcał rureczką jak majster. Koła można dokręcać, ale nie takie rzeczy, nie? Gaźnik chyba podaje tak jak trzeba, więc no, trzeba tu górę rozbierać i znowu wszystko wysyłać chyba do sprawdzenia, albo zobaczymy co tam będzie pod spodem, w jakim stanie te uszczelki, bo no, nie podoba mi się to w ogóle. No i dobra, rzuciłem górę, uporając się ze śrubką. No i nie wierzę w ogóle w to co widzę, bo jest totalna porażka, powiem wam. Moto odebrane od mechanika, sobie pomyśleć. I szczerze mówiąc, lepiej żeby do tego mechanika nie trafiło, bo z niedziałającej dwójki i silniku, no górze po remoncie jako takim nowym tłoku, no się może narobić dużo, ale po kolei. Tak jak mówię, uporałem się ze śrubką, wykręciłem ją, a raczej wyszła cała, zobaczcie, z gwintem. Nie wiem, czy na kamerce to widać, chyba kamerka nie uchwyci, ale no... Gwint wyszedł cały i to jest może jeden z powodów tego. Nie wiem, już pewnie może tak mostki nie dociskały, zawory się źle otwierały, sące. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, co się mogło dziać, jeśli to nie było dociśnięte. Tylko są moje takie teorie, bo no, nigdy mi się takie coś jeszcze nie zdarzyło, żeby wróciło moto i w takim stanie było. Dwa, silikon podstawa oczywiście aż tu wypłynął spod uszczelki. Nie wiem po co tu dawać silikon na proste te powierzchnie, skoro jest uszczelka, tu się daje tylko, ale aż powypływał od środka, no ale to tam szczegół, nie? No, z tym gwintem nie wiem, głowica i tak chyba musi iść do sprawdzenia, no bo to jest jakieś dno totalne. Ale no kolejna rzecz, która mnie niepokoi, cylinder, tak jak mówię, tłok był nowy. Nie wiem ile miał nalotu, z 10 godzin. Pokażę wam znowu na telefonie jak wygląda w tym momencie. A więc tak, zobaczcie, cylinder, no moim zdaniem nie powinien tak wyglądać. Taki jest suchy, przykopcony jakby. Przecież tu powinno normalnie smarowanie być. Powinno to ładnie się błyszczeć, nie? Nawet jak wymieniamy stary cylinder, ściągamy. Jeszcze moto jeździ. Powinno tu wszystko świecić się, a... No jak to wygląda? To jest nowy cylinder, no. W ogóle z przodu. Zamiast jodelki to ma takie rysy jakby, nie? No to jakieś jaja są. No wszystko było spasowane tak jak trzeba. Nowy tłok, cylinder. Nie wiem. Powiem wam, że dno. Tłok to prawda chodzi tak jak trzeba. Kurde, jak wam to pokazać fajnie. Ale no nie wiem, to nie jest nowy tłok, ani cylinder. Widzicie? Działa, ale to jest tak suche wszystko. Że nie wiem, nie mam pojęcia. Co się mogło wydarzyć? Ten na pewno nie jest tłok, ani cylinder, który ma 10 godzin, czy nie wiem. Oj Boże. Zaraz zobaczymy, cylinder zaraz rzucę, bo to też jest do sprawdzenia. Jak ta uszczelka ciekawa jeszcze wygląda, wam powiem.
głowicę odkręcając. Te śruby, przecież tu one też są dosyć momentem dużym dokręcane, nie? Z tego co ten mi się wydaje. Też tu jakiś z nich silikon wyszedł, ale mniejsza. Ale te śruby takim kluczykiem małym odkręciłem. Nie wiem, ile to było dokręcone w ogóle. Jedna chyba tak mocniej puściła, a resztę w ogóle bez leciutko przekręciłem, jakby to dokręcone ręką było. Nie wiem. Rozbierając głowicę, bo przecież już nie jedną rzucałem. Duża grzechotka i trzeba się było dosyć zaprzeć, a tutaj... Oj Boże, dobra. Chciałam dalej, rzucam jeszcze cylinder, bo no nie, no to jest jakaś rzeźba totalna. Widzimy się za chwilę. Dosyć szybko się widzimy znowu. Tylko cylinder podniosłem i no stwierdziłem, że muszę to nagrać, bo to jakieś totalne jaja są. Takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. Zobaczcie sobie znów na telefonie. Fajnie wam ostrość złapię. Moto odebrane od mechanika, nowa uszczelka. No i oczywiście silikonik, standard. Wszędzie silikonik, aż tu wpływa nam silikonik. Totalne dno, nie wiem jak to skomentować. No. Napiszcie sami w komentarzu, co sądzicie o mechaniku, który to robił. Tu w ogóle na tych tulejkach wszędzie jest silikon. Sara, rozbiorę da. Aha, już wiem czemu między karterami nie ma nowej uszczelki, widzicie? Bo jest silikon. Czerwony jeszcze chyba z czarnym. Tak się zastanawialiśmy, czemu rozpowiedział silnik, a nie dał nowych uszczelek, nie? Ale już jest odpowiedź. Dobra, rzucam jeszcze to na szybko i jeszcze zrobię wam jedno ujęcie, no bo nie wierzę w to, co widzę normalnie. No i dobra, znów z telefonu. I znów brak słów. Zobaczcie, tu już pokazywałem silikony oczywiście. Odpowiedź, dlaczego nie ma uszczelek nowych po rozpołowieniu. W tych kanałach to chyba nie jest dobre, jeśli silikon jest. Oj Boże. Kolejna rzecz. Coś mi się wydaje, że kolega zmienił łańcuszek rozrządu. To jest też normalne. Ja jeszcze się dowiem, ale na 90% wymieniam, czy tak się układa nowy łańcuszek. Ogólnie korba... No korba też nie wiem. Teraz niczego nie jesteśmy pewni, szczerze. Szczerze mówiąc... Bo... Tu niby się kręci wszystko ładnie, ale... Tak, czy tak jakieś luzy są, no to ciężko im powiedzieć. No i chyba wszystko wam pokazałem. Co z tym moto będzie, nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc to no szkoda mi kolegi, bo moto nie było złe moim zdaniem. Byliśmy je obejrzeć już jakiś czas temu, już nie wiem, dawno to było. Jeździł trochę, później tego tłoka zmienił, wydawało się, że wszystko będzie dobrze, no i byłoby. Gdyby nie tam jakiś po drodze mechanik na pewno. Ale to jest moja opinia. Jeśli chodzi o tłok, też wam nie mówiłem. W ogóle stworzeń musiałem wybić, on powinien sobie paluszkiem wejść, lekko siedzi sztywno, musiałem go wybijać wręcz. No, nie wiem. Nowe części wszystko było. Cylinder też nie wiem do czego się nadaje, na pewno będzie trzeba przehonować. Ale no tłok myślę, że też będzie trzeba zmieniać. Na dół silnika też nie mam pojęcia. No, teraz już w ogóle niczego nie jestem pewien, no bo po takim czymś to no, założymy znowu górę nową i siądzie dół. Jeszcze tej dwójki nie ma. Totalna kaplica. Szkoda mi kolegi bardzo, bo no... No tak to jest, kupuje się starsze moto. Jakieś tam jedyne swoje oszczędności, no i byłoby dobrze moim zdaniem, gdyby nie no ta cała sytuacja. No to mógłby jeździć bez tej dwójeczki nawet, a później by sobie to zrobił po drodze. No ale tak to bywa z tymi sprzętami. Więc to jak na razie chyba to wszystko. Moja Hondzina sobie czeka chyba na nowego właściciela.
Nie wiem, czy się szybko znajdzie, czy nie. No, jest trochę kasy, więc myślę, że szybko nie sprzedam, a trochę sobie za nią policzyłem, także na spokojnie. Jak na razie mogę sobie nią jeździć, bo całkiem fajnie chodzi. Dobra, tyle. Co się dalej będzie działo z kawą? Nie mam pojęcia. Muszę przegadać z kolegą i coś ustalić. Nie wiem, jak to przyjmie. Ciężko będzie, ale no. Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się. W tym odcinku to wszystko. Chyba dosyć dużo tego wyszło. Do zobaczenia w następnym. Nie wiem, co to będzie. Jak na razie, tak jak mówię, nie ma czasu na jazdę, więc może i coś z garażu. Jeszcze raz trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.